Dziś spełnią świąteczne wyzwania, które dawaliście mi na Instagramie. Przez cały okres vlogmasów na filmach otwierałam różne zadania, a to z kalendarza, a to z choinki, dlatego lecimy z pierwszym wyzwaniem. 19 grudnia. Dziś robimy to, na co masz ochotę, grudniowy dzień dziecka. Lub mogę nauczyć się mówić wesołych świąt w trzech obcych językach, także let's go! Ja pamiętam, że Feliz Navidad, to jest po hiszpańsku, zostały mi jeszcze dwa języki. Happy Christmas, a ja myślałam, że Merry Christmas. Po angielsku to umiemy, ale zmieńmy język. Na tajski. O Jezus Maria. Suksan Wan Christmas. Dobra, generalnie prezentuje się to tak. Suksan Wan Christmas. Suksan Wan Christmas. Tak? Suksan Wan Christmas. Suksan Wan Christmas. Inne po francusku. O. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. I teraz nie pamiętam w ogóle tego tajskiego. Norweski będzie ciężki. Gujul. Gujul. Let's go. Trzy języki, dziękuję bardzo. Lecimy z kolejnym wyzwaniem świątecznym. Pączki się skończyły, więc otwieram cukierki. Są to ostatnie cukierki i wszystkie otwierane teraz za jednym razem. Olga zapytała, czy będzie kolejna trasa koncertowa Gen Z. Nie wiem, czy będzie kolejna trasa koncertowa Gen Z, ale mogę zdradzić, że nasza ostatnia trasa nie była ostatnim wydarzeniem na żywo, ale nic więcej tutaj nie zdradzę. Idź na masaż i super się składa, ponieważ w innych wyzwaniach wylosowałam, by trochę się zrelaksować, także lecimy na masaż. W wyzwaniach znalazło się wyzwanie, abym zrobiła coś fajnego dla siebie i uznałam, że połączę to też z kolejnym wyzwaniem, czyli żebym wybrała się na masaż, także słuchajcie, lecimy na godzinny masaż tajski. I to jest coś, co w Tajlandii ogólnie robi się zawsze, ale jest to drugie miejsce w Krakowie, gdzie spotkałam się, że jest to robione, ponieważ zawsze jak chodziłam o tajski masaż w Krakowie, to nie myj to stóp. To nie chodzi o to, żeby umyć je z brudu, chociaż też, tylko o to, żeby wdrożyć je już w taki proces relaksacyjny, bo wiele rzeczy wychodzi od stóp. Tak prezentuje się mój outfit. It's okay? Mhm. Ej, co masaż, to jest najbardziej masażowa. Nie wiem, jak ja wytrzymam godzinę. Ciężko jest to co. Boli? A little. A little, yes. Fajny ból. Jestem już po masażu, jestem w ogóle mega, mega wychillowana teraz i po prostu czuję, że pani rozluźniła całe moje ciałko, także lecimy dalej. Dobra kochani, zostało nam otwarcie dwóch ostatnich okienek i robię to teraz, ponieważ w tym czasie, kiedy rzeczywiście będą te daty, to będę już w domu rodzinnym, więc 21 grudnia. Uwaga, wyzwanie świąteczne. Zrób gorącą czekoladę dla siebie i najbliższych, spędźcie wspólnie czas. Super, bo akurat jutro mam nagrywki na Gen Z, więc będę miała okazję zrobić wtedy tą czekoladę. Także właśnie przy okazji nagrywania odcinka na Gen Z wykonuję to zadanie, a resztę możesz zobaczyć na kanale Gen Z. Wlałam tutaj mleko i uwaga, w ogóle śmietankę, 30%. Podobno sukces i największy i najlepszy smak gorącej czekolady kryje się w proporcjach i właśnie w tym, że nie jest robiona na mleku zwykłym. Także zobaczymy, co tu wyjdzie. Mam nadzieję, że nikt się nie zatruje. Kochani, mamy tutaj gorącą czekoladę, moją wspaniałą. Już zdążyła wystygnąć i na wierzch nakładam bitą śmietanę. Wkładamy tutaj do środka rurkę i daje się jeszcze marshmallow. No i normalnie widzowie, czekolada jak z Pinteresta, lecimy testować. Próbujemy czekolady mojego autorstwa. Ale dobra szpula, ja cię pierdzielę. Jak mleczna czekolada rozpuszczona, no. Jednak to jest inny vibe zupełnie niż taka z proszku. O kurde, ale słodka. Chyba dostanę cukrzycy. Przepyszna, idealna jest, w ogóle nie jest słodka. Matko boska, jakie to jest dobre. Polecam się. Okej, i ostatnie, 23 okienko. Jest tak blisko świąt. Uwaga, uwaga. Poszukajcie informacji na temat polskich tradycji świątecznych. Także kochani, możecie teraz trochę posłuchać o polskich świętach. No właśnie, jeśli chodzi o takie tradycje świąteczne, to nie wiem jak u was, ale u mnie Biblię w trakcie Wigilii czyta najstarsza osoba z domu. W niektórych domach dzieci czytają fragmenty Biblii, a u mnie jest na odwrót. U mnie zawsze też przy wigilijnym stole jest jedno dodatkowe nakrycie na właśnie osobę, która mogłaby się nagle pojawić. A jeśli chodzi o inne tradycje, to nigdy z kolei u mnie nie praktykowano wkładania pieniążka w pierogi.
albo w inne potrawy, bo to różnie bywa. Mówi się, że osoba, która trafi właśnie na taki posiłek z pieniążkiem, ma szczęście w pieniądzach za cały najbliższy rok. Może trzeba zacząć to praktykować? Dajcie znać, jakie są u Was tradycje świąteczne. Pytanie od Olix. Czy będziesz chciała kiedyś zrobić swoją płytę? Tak, przyznam szczerze, że nie do końca czuję się pewnie, jeżeli chodzi o wydanie płyty, ale nie chcę też teraz nic mówić, bo nigdy nie wiadomo. Może się nadarzyć taka okazja, że stwierdzę, kurde, mam teraz dużo pomysłów na fajne kawałki, więc fajnie byłoby je zrobić, także zobaczymy. Jak dużo czasu masz dla siebie? Od w zasadzie to takiego czasu dla siebie chyba w grudniu jeszcze nie miałam. Zauważyłam, że im więcej mam czasu wolnego i przestrzeni i spokoju w głowie, tym łatwiej mi pobudzić się kreatywnie. A niestety ostatnie miesiące były naprawdę intensywne, bo od razu po trasie koncertowej był wyjazd do Afryki. Po powrocie z Afryki zaczęłam nagrywać vlogmasy, więc tego czasu mam mało dla siebie, ale moje jedno z takich postanowień na przyszły rok to, żeby właśnie tego czasu znaleźć dla siebie samej więcej. Losuję wyzwanie. Wyślij kartkę świąteczną do widza lub widzki. Także wybrałam trzech widzów, którzy jako pierwszy zgadli, dokąd lecę, ale chciałam wtedy do Londynu. Dla Was lecą kartki, oczywiście piękne życzenia w nich napiszę oraz złożę swoje podpisy. Tak się one oto prezentują. Mam nadzieję, że do Was dotarły. Wesołych świąt. No i słuchajcie, tak jak na każdym moim vlogmasowym odcinku, losuję oczywiście zadanie z bombki, ale z racji tego, że bombki się skończyły, to mam jeszcze takie oto cukiereczki. Także jest to albo pytanie, albo wyzwanie od Was z Instagrama, także wpadajcie koniecznie na mojego Instagrama, by wybrać w przyszłości udział w takich akcjach. Wybierz się na jarmark świąteczny i spróbuj grzańca. No niestety ja grzańca spróbować nie mogę, więc chodźcie, poszukamy razem jakiejś fajnej alternatywy. Przy okazji zobaczmy w ogóle, co tu się dzieje na tym jarmarku tutaj w Krakowie. Generalnie jest bardzo przyjazny klimat, ale kilka lat temu miałam okazję być na jarmarku w Warszawie i mam wrażenie, że tam jest jakiś taki przyjemniejszy klimat, bo gra muzyczka, ludzie śpiewają, tańczą w kółeczku. O Jezus, tu naprawdę jest ogromny wybór jedzenia, jak pięknie pachnie bingo. Osem karkóweczką, pajda ze smalcem, Jezus. Ale generalnie cicho, tak mało się tu dzieje, bym powiedziała. Nie ma niestety grzańca, którego mogłabym się napić, ale generalnie ja nie widzę tutaj w ogóle czegoś innego do picia, jakiejś gorącej czekolady. Właśnie gorącej czekolady bym się z chęcią napiła. Czekolada na gorąco jest. Z dodatkami, ale w ogóle jakie tu są jeszcze suszone jakieś śliwki, jakieś... Dobra, takie rzeczy to ja widziałam tylko w bajkach dla dzieci i takie jabłko na patyku kojarzy mi się tylko i wyłącznie ze Śpiącą Królewną. Albo tak. Ze Śnieżką? Która jest z nich? Która z tych dwóch? Ale słuchajcie, wzięłam sobie gorącą czekoladę bez dodatków. Test. I powiem Wam, że nie tani test. O 15 zł kosztuje taka czekolada. Generalnie na tych jarmarkach zawsze jest mega drogo, zawsze. Ale spróbujmy, pewnie się poparzy oczywiście, bo tak zawsze jest na początku. O! Bardzo gęsta, słodka i gorąca. Całkiem git, ale uważam, że mimo wszystko 15 zł to jest mega dużo. Lecimy teraz po osypka, bo tak tu pachnie, że zaraz nie wytrzymam. Podobne jak w górach, z tego co widzę, bo generalnie ostatnio w górach jak byłam, to za samego osypka bez boczku z żurawinką zapłaciłam 8 zł. Więc tutaj zobaczmy, jakie są ceny. Dzień dobry, poproszę osypka z szynką z żurawiną. Dwa poprosimy. Kartą poproszę. Oczywiście trzeba to wszystko zapijać gorącą czekoladą. Ostatni osypek, jaki jadłam, to osobek w Zakopanem i był średni, a tu kosztował mnie 12 zł, słuchajcie, więc to jest sporo znowu. Ale dobra, mega dobra, chociaż w przypadku tej szynki to jest razem mega słone, ale ta żurawinka wydobywa jeszcze bardziej smak tego serka. Może to jest tak pyszne. Widzowie, ja kocham połączenie słodkiego i słonego. Osypek zjedzony, oceniam go na 9 na 10, minus za cenę, zdecydowanie, jeżeli chodzi o smak, mega, mega dobry. Dopijam sobie gorącą czekoladę i lecimy dalej. Umów się z czajnikiem na świąteczną kolację. O kurde, mocno, mocno, podoba mi się ta propozycja. Tak? Ale mam, moja droga, dla ciebie takie coś! Proszę bardzo. Moi drodzy, zanim zaczniecie pisać, że to jest podkręcanie shipu, to nie o to chodzi. To jest kolacja i taki miły gest można zawsze zrobić. Dziękuję bardzo. Jak mnie wyśmiała, ej, jak dziękuję, mnie wyśmiała, bo generalnie co? To ja ciebie zapraszam na kolację świąteczną. To jest miły gest, który zawsze komuś może poprawić humor. Dziękuję właśnie. Bardzo, faktycznie to bardzo poprawia humor. Goździki, moje ulubione kwiaty! Teraz zauważyłam. Mega ładne. No i kochani, przechodzimy do kolejnego wyzwania od Was, czyli świąteczna kolacja z czajnikiem. Let's go, lecimy zjeść. Generalnie możemy zrobić tu mega dużą ucztę i wybrać sobie naprawdę wiele rzeczy. Najlepsze święta na świecie. W oczekiwaniu na jedzonko, bo pewnie trochę sobie poczekamy. Stwierdziłam, że zadam Ci kilka pytań, ale związanych ze świętami. Jestem też ciekawa w ogóle kilku rzeczy, myślę, że widzowie też. Tętno mi skoczyło, nie wiedziałem o pytaniach. Popo, nie przejmuj się. Jaki był najlepszy prezent, jaki otrzymałeś kiedyś po
choinkę. Mam jeden prezent taki z dzieciństwa bardziej, który kojarzę faktycznie. To jest taki wielki, pluszowy, biały tygrys. Jak ja się położyłem, to ten tygrys był w mojej wielkości. A masz go do dzisiaj? Mam go. Naprawdę? A, mam go. A masz właśnie dużo zabawek z dzieciństwa dzisiaj? Mam wielkiego takiego tygrysa i mam jego miniaturkową wersję też białego. No. Mega cute. Ja niestety nie posiadam żadnych już zabawek z dzieciństwa, trochę żałuję. Ja ukrywam, że odblokowałaś mi wspomnienie w sumie z tym tygrysem. Okres świąt odblokowuje nas najczęściej takie wspomnienia z dzieciństwa. Czy u ciebie się czekało, aż się pojawi pierwsza gwiazdka na niebie? To było takie, wiadomo, że cała rodzina nie miała jakiegoś większego problemu z tym, żeby nawet prezent odpakować wcześniej, ale to była taka bardziej tradycja, żeby jednak te dzieciaki wyczekiwały. No ja czekałem. Kojarzę, że nawet dzwoneczkami często dzwonili, że sanie Mikołaja, czy coś w tym stylu, wiesz, to chodzi. Tak, robili nam taką atmosferę, wiesz. Ale fajnie, czyli u ciebie kto przynosił prezenty pod choinkę? Święty Mikołaj. O kurde, okej, okay. U mnie gwiazdka. Ale nigdy nie rozumiałam, jak to jest, po prostu one nagle się pojawiały pod choinką i wtedy mówiło się, że gwiazdka przyniosła je. W zależności od różnych domów, u mnie też tak było, że pierwsza gwiazdka oznaczała, że możemy rozpakowywać prezenty i wiesz, stało się przy oknie i czekało. A u niektórych pierwsza gwiazdka oznacza, że się siada wtedy dopiero do stołu. Ja logułem, ktoś cię oszukał z tą gwiazdką. Dlaczego? Bo ja mam zdjęcie ze świętym Mikołajem i on sprawdził. Też mam zdjęcie ze świętym Mikołajem, ale on przychodził 6 grudnia. Do mnie przychodził i 6 i... 2 razy? Tak. To naprawdę musiałeś być grzeczny. A jak wygląda u ciebie taka tradycja Bożego Narodzenia w domu? Przykładowo, u mnie chyba najstarsza głowa w rodzinie czyta na przykład jakąś Biblię przed tym, jak siądziemy do stołu. Albo nie wiem, na przykład chowa się jakiegoś pieniążka w pierogach. Czy coś, czy nie masz w ogóle takich tradycji świątecznych? Kurczę, nigdy nie byłem zaangażowany jakoś w takie wydarzenia jak święta, czyli wielkanocne, czy nawet Bożego Narodzenia. Nawet Nowy Rok jakoś za bardzo nigdy na mnie nie oddziaływał, więc ciężko mi stwierdzić, bo dla mnie do pewnego momentu to był dzień jak co dzień. Taką ogólną tradycją, bo to się dzieli chyba w ogóle opłatnie w święta, nie? Tak, no. No to na pewno jest. Tylko nie byłem pewny, czy pomyliłem święta, czy nie, ale to się chyba dzieli opłatkiem. Ale na przykład ja uważam, że ta tradycja jest bardzo niezręczna. Jest niezręczna. To jest takie bardzo, jest, bardzo niezręczne. No. Nie wiem w ogóle skąd to się wzięło i narodziło. A taką moją tradycją w sumie, która się zaczęła rodzić gdzieś z moim bratem i wujkiem głównie, to po prostu to, że zamiast 12 potraw, bo wiem, że to też jest tradycją niektórych, my jemy tylko pierogi z kapustą i grzybami. Tak myślałam, no i teraz nic możemy innego przejść do kolejnego pytania, czyli jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? Pierogi z kapustą i grzybami. Mamy tak, że babcia lepi na przykład 150, 200, 250 pierogów. I my wszystko jecie. Tak, i my wszystko jemy normalnie te 2 dni na przykład na Wigilię razem, bo nie jemy nic innego po prostu. To jest taka nasza tradycja się zrobiła, że jemy pierogi z kapustą i grzybami od babci. To są najlepsze pierogi z kapustą i grzybami na świecie, więc... No nie wiem, nie wiem. Myślę, że pierogi mojej babci mogą być najlepszymi pierogami. Nie, już to kłóciliśmy, nie? Ja jednak jestem innego zdania i nie mogę się doczekać babciu, kiedy w tym roku spróbuję twoich pierogów. W takim razie babcia i Kacpra Błońskiego i twoja, się ładnie proszę, jeżeli to oglądacie, poproszę o zestawienie porcji, to zrobimy test pierogów. Jeśli chodzi o moją ulubioną, no to tak, wydaje mi się, że też pierogi. Im starsza jestem, tym lubię coraz więcej rzeczy i też bardzo lubię barszcz czerwony z łóżkami. Jaką rzecz ze stołu wigilijnego lubisz najmniej? Ja w ogóle kiedyś nie lubiłem bardzo barszczu czerwonego, ale z takich rzeczy tak sobie myślę, są tam takie czasem w galerycie jakieś różne. Ryba. Ja obrzydlictwo takie, też, że chyba jest jeszcze gorsze niż barszcz. Ty barszcz porównujesz do takiej galarety. Galareta jest odstawiona, jest naprawdę średnia, ale barszczyk jest pyszny. Tak szczerze, mi smakuje tylko barszcz zrobiony przez moją babcię albo mamę. Ja z kolei wydaje mi się, że też najmniej lubię tak wszystkie rybne i galaretowe te rzeczy. Nie kusi mnie zjedzenie rosołu w formie galarety, nie? Czajnik. Słucham. A teraz tak całkiem szczerze. Zrobiło się groźnie. Co najbardziej lubisz w świętach? Sam fakt spotkania się z całą rodziną. To są jakieś urodziny, imieniny, są jakieś inne, to są święta Bożego Narodzenia są o tyle wyjątkowe, że faktycznie jest ta inna atmosfera. Gdy ludzie się cieszą realnie z najdrobniejszych upominków, które teoretycznie sami mogliby sobie sprawić, ale z jakiejś przyczyny ktoś sobie tego czegoś nie kupuje. Bo mnie nawet cieszą skarpetki. Jak dostanę na święta, to potem chodzę w nich cały rok, bo to jest takie miłe po prostu. Ale wydaje mi się, że człowiek dojrzewa też do takich myśli. A im starsza jestem, tym odchodzę jakby od tych prezentów, bo to nie zależy mi na tym i jednak doceniam w świętach ten czas spędzany z rodziną i ten taki spokój. Chociaż nie zawsze jest spokój, bo często przy takim stole dochodzi do różnych tematów. Dlatego na przykład my u mnie w rodzinie przynajmniej wprowadziliśmy już kilka lat temu taką opcję losowanie prezentów, że mamy, nie wiem, 200 zł przykładowo, bo nikt nie potrzebuje droższych rzeczy realnie i każdy z nas losuje osobę z rodziny, której daje prezent. A ile jest u ciebie osób na święta przeważnie? Jak się uda złapać w jednym momencie, około 20 osób. Wow. No. To u mnie jest typowy schemat, że jest 8 osób. Czasami się zdarzy, że jest rodzeństwo mojej mamy, ale nie zawsze. Nie mogę się doczekać czasu spędzanego z rodzinką. Nie mogę doczekać jeszcze jednego filmu u ciebie.
A tak, przyszło jedzonko idealnie. Kochani, jeżeli chcecie wiedzieć, o jakim filmie mówi Czajnik, to musicie zostawić subskrypcję. Koniecznie, żeby tego nie przegapić, a będzie fajny. Oj, będzie fajny, tak, też się jaram. Ja też się jaram. Jaram tak, że no, nie mogę nawet tego opisać. Mogę powiedzieć tyle, że będzie zabawnie, będzie to też związane z prezentami. Dobra, kochani, tu mamy focaccia, czyli coś, co wygląda jak pizza, ale jest z chlebkiem, z czosnkiem, z przyprawami. Tu mamy patata z bravas i wołowinkę w jakimś sosie. Dobra, testujemy? Raczej. Możemy go na pół zjeść, bo ja generalnie nie mogę jeść surowego mięsa wołowego. Naprawdę czerwone mięsko. Na zdrowie. Fajnie. Nie rozumiem genezy surowego mięsa. Nie dorosłem do takich smaków. No nie trafia to do mnie ewidentnie. Do Pausty chyba też nie. Nie potrafię przewalczyć w głowie myśli, żeby to połknąć. Jestem już blisko, mi się co... Puknęło. Masełko dobre. Ale ja podziękuję generalnie. Masełko dobre. Ja na te patatas nie mam jakąś zbytnio ochotę. Spróbuję focacci, ale generalnie mam wrażenie, że przesadziliśmy. No focaccia to jest top. Mega dobra. Ziemniaczek jest zawsze sprawdzony. Ej, w ogóle ziemniak to jest cudowna rzecz. Ile rzeczy można zrobić z ziemniaka, nie? To jest szaleństwo. No. Nie zmarnuję się, obiecuję wam, nie jadłem nic cały dzień. Spoko, ale nie uderza to w moje kuchni smakowe. Po prostu bardzo słodki ziemniaczek. Zrobisz jakiś sosik, to jest taki suchutki chleb. Przetestowaliśmy przystaweczki i teraz lecimy do dań głównych. Słuchajcie, dostaliśmy nasze dania główne i Czajnik, musicie przyznać, że twoje wygląda najlepiej z naszych wszystkich. No wyglądowo chyba wygrałem. Ale jeszcze takie ziemniaczki. No, dobrze to wygląda, trzeba przyznać. Ryzykujemy. Ale odchodzi ładnie. Dobre. Dobra, ja próbuję swojego makaronu. Jak powiedz? Nowy taniec. Smaczna, ale porównanie do twoich żeberek się nie umywa. Pyszna masz żeberka. Próbujemy jeszcze twojego steka, bo ci chodzi o odkroić. Próbuj steka. Jaki soczyściutki jest, o chłopie. Bardziej podobny do tego, co jedliśmy przed chwilą, co nam nie smakowało. A co szkołaś makaron? Dobre nawet, to trochę smaku. Nie, no dobra, żeberka to win. Smacznego dla nas. Był to cudowny wieczór, dziękuję ci bardzo ja również dziękuję. Za tę kolację. No i kochani, widzimy się w kolejnym odcinku.